trzeciej kolejce Orlen Superligi szczypiorniści Azotów mieli okazję po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentować się we własnej hali w rywalizacji ligowej. Przeciwnikiem Puławian w sobotnie popołudnie było Zagłębie Lubin. Gospodarze bardzo dobrze weszli w mecz po kilku minutach, obejmując prowadzenie 4-1, a potem 7-3. Z czasem jednak goście zaczęli grać coraz skuteczniej i po 15 minutach gry odrobili straty. Pierwsza połowa zakończyła się dwubramkowym prowadzeniem Puławian. W drugiej części meczu oba zespoły toczyły zaciętą walkę. Lubinianie zdobyli dwie bramki przewagi, a po chwili cztery trafienia z rzędu padły łupem puławskich zawodników. W ostatnim kwadransie spotkania gracze Azotów weszli na zdecydowanie wyższe obroty i zdominowali swoich przeciwników na parkiecie. Puławianie wygrali ostatecznie 37-31. Najbardziej wartościowym graczem spotkania został wybrany zdobywca 12 bramek, Łukasz Gogola.